Drodzy Państwo, a przed nami formuła boksu. A w tej oto formule zmierzą się Szymon Taksi Złotuba Wrzesień! Tak, to jest człowiek, który zrzucił w ciągu niedawnych miesięcy kilkadziesiąt kilogramów. Sam mówił o sobie, że ma problem. Był po prostu jedną wielką, jak się nazwał, tłustą beczką. Później właśnie poprzez treningi, sukcesywne gubienie sportu, tam miał to przygotowane przez trenerów, zrzucił masę kilogramów. No i w tym roku, w lutym, toczył tę walkę z Marcinem Najmanem. Wygrał ten pojedynek. No i od tej pory zrobiło się o nim w środowisku właśnie youtuberów głośno. Teraz, jak wiemy, w Rzeszowie toczył walkę z Fit Dzikiem, którego pokonał zdecydowanie. Dzisiaj toczy ten pojedynek z Sebastianem Przybyszem. No a czeka go 18 czerwca kolejny pojedynek na gali VIP MMA w Częstochowie. A więc bardzo wysokie tempo. Narzucił sobie w ciągu tego miesiąca 3 boje. Ja zawalczę z nim... Sebastian Przybysz! A Sebastian Przybysz, człowiek, który jest doskonale znany kibicom, rywalizacja w KSW, ktoś, kto sięgnął po pas mistrza w kategorii koguciej. No, jest to naprawdę duża, duża sportowa klasa. Mimo że kategoria wagowa inna niż Szymona Taksi Złotuwy, to jest też człowiek, można by powiedzieć, z północy Polski, bo Szymon jest ze Szczecina, natomiast Sebastian Przybysz jest z Trójmiasta. No i zobaczymy, jak to będzie dzisiaj tutaj właśnie wyglądało. Na pewno będziemy świadkami interesującej walki. 3 rundy po 2 minuty także nas tutaj czekają już właśnie w formule klasycznego boksu. Oczywiście nie muszę dodawać, że jeśli chodzi o Szymona Taksi Złotuwę, on wygrał z Marcinem Najmanem w mieszanych sztukach walki. Ale to chyba nie było trudne. W czerwonym narożniku, ważący 95 kg, Szymon Taksi Złotuwa. Wrzesień. A w narożniku niebieskim, ważący mniej kilogramów, Sebastian Przybysz. Sędzią tego pojedynku będzie Zbigniew Łagosz. Tak, Zbigniew Łagosz już zaprasza obu panów. No i zobaczymy, jak ten pojedynek się potoczy, bo na pewno interesująco się to wszystko zapowiada. Widać gołym okiem, że... Ponad 30 kilo różnicy. Tak, jest zdecydowanie potężniejszy jest od Sebastiana Przybysza. No ale też ustalenia były takie, by tutaj na pełny full tych akcji nie przeprowadzał, by tutaj jednak wziął poprawkę na te różnice w warunkach, chociaż były w przeszłości w boksie zawodowym takie pojedynki, choćby w latach 30. czy w ogóle jeszcze drzewiej na początku XX wieku, kiedy wychodzili przeciwko sobie ludzie, między którymi różnica wagi była ogromna, na przykład 70 kg przeciw 120 i tak dalej. I nawet niejednokrotnie zdarzały się sensacyjne zwycięstwa tych zdecydowanie mniejszych. Przybysz z prawą ręką z przodu. Dobra, praca. Spokojnie, na razie panowie podchodzą do tego pojedynku. Ale proszę, Złotuwa jest... A tak, te ciosy ważą. On wykonał przede wszystkim wielką pracę nad sobą, to jest szapoba, też gdzieś tam w internecie można znaleźć zdjęcia, że rzeczywiście był potężnym, zapasionym taksówkarzem, no, a potem też na punkcie trenowania, zrzucania wagi nakręcił się nieprawdopodobnie i rzeczywiście wykonał tytaniczną pracę. Ale boks jest takim fajnym, wdzięcznym sportem, bo się nie nudzi. To nie ma powtarzalności, jak na siłowni, robisz ileś tam ruchów. Zobaczcie, sparring. Takie jak ten. Ile jest zmiennych i mnóstwo kalorii. Działają wszystkie partie ciała, ale Złotuwa ładnie teraz wypłacił złotówkę i to mocną. No właśnie, wy zawodowcy, mówię jak do Agnieszki Rylik,
wiecie, jak w takich pojedynkach ala poważnych właśnie to wszystko różnicować. Natomiast Złotówa jest gościem, który ma niesamowitą ambicję. Ja pamiętam właśnie przed tą lutową walką, kiedy Eman wziął sobie jako taki kąsek na zakończenie kariery, by go ewentualnie pokonać. I myślę, że Marcin Najman go trochę niedocenił. Teraz proszę, Dezinteresman wyraził swoje przed momentem właśnie Sebastian Przybysz końcówką tej rundy. No i tak się to zakończyło. Tak, Sebastian pokazał, że on widzi wszystko i jest wszędzie i może uderzyć tam, gdzie się tego Złotuwa nie spodziewa. Myślę, że Złotuwa bardziej się napił i chce pokazać swoje umiejętności. No ciekawe jest ten drugi rund. Tak jest. A przed chwilą sędzia Łagosz podszedł tam do zawodnika, który, jak mówiliśmy, walczy na co dzień w kategorii koguciej. No i zwróć uwagę, bo jest coś takiego jeszcze oczywiście w sportach walki, że nie wolno swojego rywala obrażać, nie wolno wobec niego wykonywać jakichś takich gestów, które by go poniżały, mówiąc dosyć stanowczo, i właśnie być może tak to sędzia odebrał, że takie odwrócenie się sensacyjne plecami. Nie wolno się odwracać, tak? Zawsze trzeba się pilnować. Równie dobrze mógł pójść cios w tył głowy. To jeden aspekt, a drugi a właśnie... to nam na pewno na charytatywnej gali w towarzyskim pojedynku faule nie są nam potrzebne. No i proszę, zobaczymy, jak teraz podkręci tempo Sebastian Przybysz. Proszę bardzo, już rzucił się do bardziej zdecydowanych akcji. A tutaj popisuje się tym balansem Szymon Taksi Złotuwa. No ale będzie go próbował teraz rzeczywiście nękać nieustannie przez 2 minuty i tym bardzo zmęczyć tym pressingiem. Jest niesamowicie lotny to jest ten atut, który ma w związku z tą właśnie wagą. Tak, szybki, świetny w ogóle. O, ochraniacz na zęby, poleciał. Tak a propos, proszę Państwa, koło nas siedzą powstańcy warszawscy, panowie naprawdę w sile wieku, myślę 80 lat i więcej. Ci, którzy są również wspierani przez Fundację Braci Collins, oni też z zainteresowaniem te fechtunki na pięści tutaj odbywane oglądają. Sebastian z prawą ręką z przodu, ale zmienił teraz pozycję. No, ale ładnie pracuje na nogach, zachodzi. No, widać, że dużo widzi w tej walce, bawi się. Widać, że mnie kosztuje go to tyle, co Szymona. No właśnie, przy okazji pokazuje rzeczywiście cały asortyment tego różnego typu zwodów, uników. Teraz z kolei całą serię ciosów na korpus osadził. Widać było, że też jednak nie bił z pełną swoją mocą. No ale ta walka na przykład w porównaniu z pojedynkiem pań, które oglądaliśmy, niesie o wiele więcej takich już intensywnych działań. Widać, dzieje się, że nie nadążają nogi za ciosami Szymona. No ale się stara się trafić, bez żartów. No właśnie, on nie będzie już nigdy oczywiście jakimś wybitnym zawodnikiem, natomiast podkreślam raz jeszcze, on naprawdę też wykonał ogromną pracę, jeśli chodzi o to, jak zmienił swój wygląd, swoją posturę. No i to też zostało gdzieś tam bardzo mocno nagłośnione w internecie. I w związku z tym tu na tej gali, gdzie pojawiło się wiele zacnych postaci, on też znalazł się w karcie walki. Nieprzypadkowo. Super, chyba oczko nam puścił. Tak. A ja nie ukrywam, że my dzisiaj, kiedy spotkaliśmy się tu w Mariocie przed walką w kuluarach, gdzieś tam też mówił właśnie, że się ze mną bardzo serdecznie wita i ja też życzyłem mu w tym pojedynku powodzenia. Oczywiście Sebastian Przybysz też swoją karierą pokazał, że jest zawodnikiem o bardzo interesującym potencjale. No i jest już gotowy, by rozpocząć tę finałową rundę, podczas kiedy uzupełnia płyny Szymon Taksi Złotuwa. Zobaczmy, jak ta trzecia, ostatnia runda będzie wyglądała, bo było, mimo że ta walka nie jest tak do końca na 100%, to jednak kilka fajnych akcji z jednej i z drugiej strony oglądaliśmy. Uśmiechnięci. O proszę, miłe, sympatyczne, serdeczne podejście pokazujące, że nie ma między nimi złej chemii. I rozpoczęli. Tak, Przybysz podchodzi, zmienia pozycję, zachodzi raz z prawej, raz z lewej. W takiej walce ciekawe mam wrażenie, że jednak zawsze może się zdarzyć takiego, że Szymon Złotuwa wrzesień może wyprowadzić jakiś taki cios
który może gdzieś tam. Ale to tak trafić. Jest, jak walczy dwóch zawodników, jeden jest bardziej doświadczony, drugi zdecydowanie mniej, no to ma kłopot jakby z markowaniem tych ciosów, tak? Że nie czuje, po prostu uderza, to uderza. Albert Sosnowski miał tak na początku kariery, że nikt nie chciał z nim sparować, bo jak walczył, to już chciał głowy pourywać wszystkim. A no właśnie. A tutaj widać u Przybysza, że wszystko ma pod kontrolą. Nie wiem, czy masz takie wrażenie? Tak, absolutnie. Natomiast ten sposób prowadzenia walki też Szymon Wrzesień powoli odczytuje, też się tego uczy i myślę z korzyścią, bo tu się naprawdę tak, trafia. Sporo ciekawego dzieje. Tak swoją drogą, Agnieszka, ja oglądałem ostatnio w internecie, przypominałem sobie te filmy z Bruce'em Lee, Wejście Smoka i tak dalej. Kiedyś jako chłopak 18-20-letni bardzo te filmy przeżywałem, te walki. Dzisiaj tak się właśnie zastanawiam, bo wiadomo, że te walki były wszystkie ustawiane. Wtedy odbierało się to, że to jest na poważnie i tak dalej. A właśnie ten było punkt, na poważnie. Jak tam generalnie te wszystkie zejścia i tak dalej, no prawie na poważnie. Niektóre wobec tego może nie odczarowujmy tych filmów, tak? A nie, ja byłam szkolona według Bruce'a Lee. Z prawą ręką z przodu. Ja jestem normalnie praworęczna, a Bruce Lee mówił, że ta ręka, którą się na co dzień posługujesz, ona powinna prowadzić walkę. Ona tak, powinna, ma szybszy czas reakcji, lepiej czuje dystans. I przez to chyba szybko zaczęłam odnosić sukcesy. Miałam jeden prosty, jedno kopnięcie, idealny timing, psychika i poszło. No proszę, widzisz, Bruce Lee jako natchnienie, oczywiście. Natomiast ja miałem jeszcze inną taką postać, nie był czarny charakter, ale też lubiłem sobie obejrzeć jakieś fragmenty z jego udziałem na filmie Polo. Polo jak? Tak jest. No i proszę Państwa, koniec tego pojedynku, nie czekając na to, jak będzie brzmiała formuła orzeczenia po zakończeniu tego pojedynku w wykonaniu anonsera. Podziękowali sobie za ten pojedynek i myślę, że tutaj generalnie nie było nudy. Dobra robota, sporo. Dobra robota i fajnie pokazali sporo umiejętności. Zadowoleni? No, zobaczymy. Sebastian tutaj wynajdywał wszystkie możliwe dziury gdzieś tam w obronie Szymona Września, ale on też od czasu do czasu chciał sprawić, by twarz Przybysza nieco się zaczerwieniła. Piotr Samoski, który już wie, co ma tutaj powiedzieć. Sebastian jest zadowolony, uśmiechnięty. Drodzy Państwo, mamy wynik i mamy remis. Wielkie brawa dla obydwu zawodników. Wielkie brawa. Ze mną bohaterowie walki numer 4 dzisiejszej gali. Sebastian Przybysz oraz Szymon Wrzesień, Taksi Złotuwa. Remis, ciekawa walka. To najpierw może zacznę od mistrza KSW. Ja wiem, że ty przed walkami masz takie napisy motywacyjne nad łóżkiem. Czy dzisiaj przed tym pojedynkiem też coś wisiało? Nie, no nic nie wisiało. To dzisiejszy tak naprawdę występ traktuję w formie zabawy. No jest to mój normalny tydzień treningowy dzisiaj. Wiedziałem, że będę walczyć z Szymonem w boksie, więc chciałem sobie zrobić bardzo taki luźniutki sparring, żebyśmy się nie podpalali. Wydaje mi się, żeby wyszło bardzo fajnie. No a tak wracając do tego pytania, no to napisów motywacyjnych nie było, ale i tak cieszę się bardzo, że mogłem się tutaj po prostu pokazać i zgarnąć troszkę pieniążków na cele charytatywne dla fundacji. Czułeś tę walkę z Fitdzikiem? Kilka dni temu zaliczyłeś udaną konfrontację. Trudy tej porażki, tego zwycięstwa dzisiaj czułeś? Jak ci się walczyło z mistrzem? No powiem szczerze, że kondycyjnie już padłem w trzeciej rundzie. Tak, walczyłem siłą charakteru. Rzeczywiście no teraz w niedzielę stoczyłem zawodowy pojedynek na pełnym dystansie. Na szczęście wygrany. Więc tylko zdążyłem się porządnie wyspać przed tym pojedynkiem, ale dla tak szczytnego celu naprawdę było warto, a walka z mistrzem KSW to było dla mnie naprawdę wielka nobilitacja i
Uważam, że wynik był mocno naciągany, ale jestem bardzo szczęśliwy. Jeszcze jedno. Właśnie, powiedz, co masz w ręku, bo już mam na słuchawce, że musimy kończyć. Naprawdę suweniry z niedzielnej gali Knockout Boxing Night. Mam podpisaną rękawicę, cała karta walk oraz spodenki z tej walki, które przekazuję dla Fundacji Braci Collins. Na licytację. Dokładnie. Ja również chciałbym jeszcze przekazać, że rękawice z mojej walki, które również podpiszę po tej walce teraz, również chciałbym wystawić na licytację na cele charytatywne. Piękne dzięki panowie i piękne jest to, że swoją popularność wykorzystują po to, żeby pomagać innym. Oddaję głos do studia.